Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Jacek Laskowski. Dzień dobry Państwu, zapraszamy na wspólne emocje. W takim ustawieniu zagra dzisiaj pod Beskidzie. Zagrają w ustawieniu 4-5-1, koncentrując się na zablokowaniu dostępu do własnej bramki i uzyskaniu przewagi w drugiej linii. Przyjrzyjmy się ustawieniu zespołu gości. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1, próbując zagęścić środek pola i jednocześnie prostopadłymi podaniami dogrywać piłki do napastnika. Spotkanie sędziuje Ireneusz Iglikowski. Sędzia właśnie dał znak do rozpoczęcia meczu. Tabiasz. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Sloboda. Adam Deja. Marek Sokołowski. Konieczny. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Tabiasz. Dośrodkował. Podaje z powrotem. Daniel Chmiel. Adam Deja. Bardzo dobry odbiór. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Sloboda. Demian. Adam Deja. Możdżeń. Ale znakomicie! To dośrodkowanie trafia do obrońcy. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Marek Sokołowski, Adam Deja. Sokołowski. Piłka wędruje jak po sznurku. Mateusz Możdżeń. Ma miejsce, by dośrodkować. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. No, wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie rzut rożny. Brawo, nie daje się pokonać po kolejnym stałym fragmencie, tym razem z rzutu rożnego. Rozpoczną grę od rzutu z autu. Adam Deja.
Sokołowski. Sloboda. Daniel Chmiel. Ładna seria podań, brawo. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Ziajka. Rozpoczną od rzutu wolnego. Nawiasz. Sędzia. No ciekawe, co powie teraz sędzia. Dobra główka. Ach, bramka zadrżała po tym uderzeniu w poprzeczkę. Przerwana akcja, spalony. Sloboda. Dobrze, udane czyste odebranie piłki. Koniec pierwszej części spotkania. Remis bezbramkowy. Gwizdek i przed nami drugie 45 minut tego spotkania. Sloboda. Nowak. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. O to chodziło! Kędziora! Mogli prowadzić, ale spudłował. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Sloboda. Nawiasz. A udało mu się odebrać piłkę. No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. I piłka w rękach bramkarza. Sloboda. Adu, Daniel Chmiel, Ziajka, Demian. No, będzie gol. Piękna interwencja. Konieczny! Wywalczyli rzut rożny, dobrze go rozegrali, ale ewidentnie zabrakło wykończenia. Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł, wielka szkoda. Naszym zadaniem jest głównie zachwycanie się golami, ale bramkarza też czasem warto pochwalić. Fenomenalnie interweniował. Adam Pazio. Dobra pozycja do oddania strzału.
Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę od bramki. Na boisku pojawi się nowy zawodnik. Przyjął i odgrywa z powrotem. Czytel, jest szansa! Tylko świetna interwencja bramkarza utrzymała stan bezbramkowy. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Kędziora. Dobrze, uwolnił się spod opieki. No niewiele do końca, ten rzut rożny może przynieść rozstrzygnięcie. Może być groźnie. Udanie bramkarz wyjaśnia tę sytuację. Adam Pajo. Dobrze się pokazał. Gol w samej końcówce spotkania daje im prowadzenie. Bez wątpienia może zmienić przebieg tego spotkania. Ależ dramaturgia, obejmują prowadzenie w doliczonym czasie gry. Rywale już chyba nie zdążą wyrównać. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Bramka w samej końcówce może być decydująca. Co za moment do objęcia prowadzenia. Teraz pozostaje mało czasu na wyrównanie. Daniel Chmiel. Mecz kończy się wynikiem 1-0. Zwycięstwo, na które zasłużyli głównie dzięki fantastycznej postawie obrony. No, powiem, że przepraszam.